Siema, witam Was na kanale od trochę innej strony niż zwykle. Długo zastanawiałem się, jak rozbudować kanał o dodatkowe treści, które byłyby związane z tym, co już istnieje na kanale, ale byłyby czymś nowym. Stąd też pomysł na nagranie tego filmu, jak i może w przyszłości różnego rodzaju vlogów lub też poradników, ponieważ często pytacie mnie, jak zostało coś nagrane, jak to zrealizowałem i stąd też pomysł na to, by rozwinąć trochę ten temat od kuchni. Jest to też trochę taka wewnętrzna potrzeba zarejestrowania czegoś, co może być dla mnie nawet swego rodzaju pamiątką, chociażby wyprawa do Włoch, by nagrywać Ferrari F40, co było niesamowitym przeżyciem. Mam tylko finalny film plus też surowe ujęcia, które robiłem. Natomiast nie mam nic od kuchni. Jak się do tego przygotowywaliśmy, ile nam zajęła trasa, jak długo mogliśmy obcować z tym samochodem oraz o co mogliśmy poprosić właściciela. A jednak wydaje mi się, że w przyszłości fajnie by było mieć taki materiał. Ale o czym właściwie jest ten film? Odpowiedź jest dość prosta. Będąc ostatnio w Norwegii na Oslo Motor Show, zahaczyliśmy o stoisko z modelami samochodów. Gość, który się tam wystawiał, podobno ma drugą największą kolekcję w Europie i jak wszedłem tam, to poczułem się jak dziecko w sklepie z zabawkami. Fakt faktem, od bardzo dawna chciałem mieć fajną kolekcję modeli samochodów w skali 1:18. No i będąc tam, stwierdziłem, że to jest właściwy moment. Pojawia się tylko pytanie, jak się właściwie do tego zabrać. Czy ja chcę mieć muscle cary, czy ja chcę mieć klasyki, współczesne samochody? Postanowiłem, że pójdę trochę inną drogą, że będę chciał mieć kolekcję samochodów, którymi albo jeździłem, albo miałem możliwość nagrywania. Wydaje się to dość oczywiste i jednocześnie łatwiejsze do osiągnięcia, łatwiej ustawić sobie pewne cele. Więc będąc tam na miejscu, zacząłem przeglądać wszystko, co tam było. Oczywiście wszystko chciałem kupić, ale nie byłem na to przygotowany finansowo, więc stwierdziłem, że kupię sobie 3 modele. Po powrocie do Polski pojawiło się pytanie, co ja tak właściwie mam zrobić teraz z tymi samochodami? Wymyśliłem sobie kolekcję, co prawda 3 samochody to żadna kolekcja, ale od czegoś trzeba zacząć, ale gdzie je postawić, żeby to miało ręce i nogi? Dla przykładu 911, którą kupiłem w nawiązaniu do filmu na 30-lecie modelu. Proszę bardzo, pokażę ją tutaj. Może stać na biurku? No może, ale zaraz się zakurzy, zaraz ją trącę, coś się stanie. No nie. AMG GTR, który nawiązuje do kilku filmów. Może stać na półce? No może stać na półce, ale będzie podobny efekt jak na biurku, z tym, że go nie trącę, ale będzie zbierał kurze. Opcja numer 3, w ogóle nie wypakowywać ich z opakowania i gdzie się trzymać, ale to chyba nie o to chodzi. I swoją drogą tego Forda GT wcale nie nagrywałem, ale tak mi się podobał, że nie mogłem się oprzeć, ale to jest challenge. Nie musi być w tej wersji, ale Ford GT, jakby ktoś miał i chciał nagrywać, jestem chętny. W tym momencie z pomocą przyszedł mój kolega Maciek Sułek, fotograf motoryzacyjny, którego część z Was pewnie zna. I jak się okazuje, Maciek również kolekcjonuje modele. Ma do tego specjalnie przygotowaną, zaprojektowaną, podświetlaną witrynę i stwierdziłem, ja też chcę to mieć. I tu pojawiają się dwie ścieżki do wyboru. Jedna to zlecamy zewnętrznej firmie stworzenie takiej witryny, ale liczymy się z tym, że będzie to trochę kosztowało. Lub druga, robimy taką witrynę sami. I tu jest odpowiedź na pytanie, o czym właściwie jest ten film. Pokażę Wam, jak ja zrobiłem taką witrynę, ile to wszystko kosztowało. Zapraszam. Pierwszym etapem było oczywiście wyszukanie odpowiedniej witryny. Na początek wszedłem na Allegro, ale to był błąd. Nie znalazłem tam totalnie nic, co by pasowało do pozostałych mebli. Stwierdziłem, że przecież IKEA może mieć coś sensownego, a ich regały są stosunkowo tanie. Faktycznie tak było. Biały regał Billy od razu rzucił mi się w oczy, bo ma szklane drzwi, jest prosty oraz schludny. Dodatkowo białe wnętrze podkreśli światło. Teoretycznie regał mam już wybrany. Oglądałem go co prawda tylko przez internet, więc teraz fizycznie w IKEA go zobaczę. Czy będzie pasował, się okaże. Bardziej mnie martwi, czy zmieści mi się do samochodu. Kup hot hatcha, mówili. Będzie fajnie, mówili. Jak widzicie, ledwo weszło. Co więcej, nie wiem jak ja z tym będę jechał. Jakoś na farta bieg wrzucę. No ale cóż, weszło.
Golf. Komfortowy, rodzinny, roboczy samochód. Nie ma za dużo miejsca, ale jakoś do domu dojadę, można przynajmniej komfortowo wyłożyć łokcia. Ok, szafę mamy złożoną, ale zacząłem zastanawiać się, co trzeba zrobić dalej. Stwierdziłem, że zacznę od analizy, jaka wysokość między półkami będzie odpowiednia. Wydaje mi się, że tak jak jest teraz, to jest odpowiednia wysokość na to, żeby postawić dwa modele, może więcej, zobaczymy. Natomiast co dalej? Myślę, jak rozwiązać kwestię światła. Zastanawiałem się i w sumie zacząłem już wycinać dziur tutaj krawędzie, żeby przepuścić światło w ten sposób, naokoło. Natomiast uważam, że nie jest to idealne rozwiązanie, ponieważ bardzo mało światła pada tylko z tej strony i tylko z tej strony. Więc decyzja zapadła taka, że przepuszczę tutaj taśmę LED i tak na każdej kolejnej półce. Problem polega na tym, że żeby to zrobić, musimy przepuścić okablowanie z tyłu za każdą półką, puścić je za ścianę i dopiero tam z tyłu połączyć z prądem. Niby nie jest to trudne, ale jednak będzie to czasochłonne. Dodatkowo, przez to, że to jest drewniane, LEDy będą się szybciej grzały i szybciej wypalały, więc stwierdziłem, że zamontuję je w profile aluminiowe. Zdecydowałem się na narożne profile LEDowe, gdyż dają one fajną możliwość założenia światła pod kątem, co zresztą zobaczycie dalej. I tak jak mówiłem wcześniej, profile aluminiowe lepiej odprowadzają ciepło, a mleczna przesłona ładnie zmiękcza światło i je rozprasza. Jeśli chodzi o taśmę LEDową, to zdecydowałem się na zakup białego neutralnego światła, gdyż odwzorowuje mniej więcej światło dzienne. Po przeliczeniu, ile będzie półek, zdecydowałem się na zakup 6 metrów taśmy. Ok, profile mam już docięte na odpowiednią długość względem półki. W tym momencie nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć LEDy i przyciąć je na odpowiednią długość względem profili, puścić okablowanie i zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Wszystkie paski mamy już wycięte, więc możemy przejść dalej, a dalej zajmiemy się przygotowaniem profili w celu włożenia tutaj pasków LED. Zaraz Wam pokażę na jednym z nich, jak to zamontowałem. Na początku myślałem, że przykleję do półki profile LEDowe. Nie jestem jednak pewien, jakby się zachowywały przy temperaturze, dlatego zdecydowałem się po prostu je przewiercić i przykręcić na śrubach. Kolejny etap to przylutowanie przewodów do paska LED. Nie patrzcie na jakość tego lutowania, ekspertem od elektryki nie jestem. Kolejny etap to przyklejenie paska LED do profilu aluminiowego. Jak widzicie, nie jest to wcale skomplikowane. Po każdym przyklejeniu sprawdzałem, czy pasek świeci tak jak powinien, czy też powinienem coś poprawić. Jak widzicie, jest duża różnica w rozproszeniu światła przed założeniem osłonki. Do każdej półki przygotowałem odpowiedniej długości kabel, który przepuściłem przez wywiercone dziurki w tylnej ścianie. Ostatni etap to połączenie kabli ze sobą z tyłu, zalutowanie ich, zrobienie izolacji i podpięcie do zasilacza. Jeśli chodzi o samą izolację, to użyłem najprostszej taśmy izolacyjnej. Ok, światło mamy gotowe i możemy wkładać naszą kolekcję. Jak widzicie, taka zabawa trochę uzależnia, bo kolekcja zdążyła się rozrosnąć do 9 sztuk w międzyczasie i chyba nie ma dnia, bym nie przeglądał ofert w poszukiwaniu za czymś nowym. Jestem bardzo zadowolony z efektu finalnego, ponieważ światło jest intensywne, ale jest jednocześnie bardzo miękkie i dzięki temu modele są ładnie oświetlone. Jedyna rzecz, jaka mi przeszkadza i muszę coś z nią zrobić, to kabel w rogu. Jak widzicie, jest on przyklejony w tym momencie białą taśmą, no i nie wygląda to najlepiej. I tak, zgadza się. Nie nagrywałem ani nie jeździłem DeLoreanem z powrotu do przyszłości, ale to jest jeden z moich ulubionych filmów, więc nie mogłem się oprzeć. W opisie tego filmu znajdziesz linki do wszystkich produktów, jakie użyłem do zrobienia tej witryny, wraz z opisem, ile co kosztowało. Dzięki bardzo za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że komuś przyda się wiedza, jak zrobić coś takiego jak za moimi plecami. No i liczę, że w przyszłości faktycznie będzie więcej materiałów vlogowych, więcej rzeczy od kuchni. Na ten moment to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Zachęcam, wiadomo, do subskrybowania. Trzymajcie się. Cześć.